Witam serdecznie na rynkowym briefingu. Ja nazywam się Dawid Augustyn i wspólnie rozpoczniemy analizę na nadchodzący, w zasadzie na bieżący e, tydzień handlowy na rynkach walutowych. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja na głównych parach walutowych i na niemieckim indeksie DAX. Zaczynamy standardowo od głównego instrumentu, a więc od ETKA. Euro-dolar tutaj bardzo ładnie zareagował i o tym w zasadzie możemy mówić o tym, że zrealizował ten minimalny ruch korekcyjny, czyli udało się ponownie przetestować poziomy, które zamieniły się na opór dla fali wzrostowej. Poprzedni tydzień dawał jeszcze nadzieję na to, że na otwarciu dzisiejszej sesji Mogłoby dojść do kolejnego testu poziomu 1.08.30 czy 1.08.50, czyli, czyli tej tutaj strefy. Natomiast te pierwsze godziny sesji poniedziałkowej mówią troszeczkę coś innego, bo jeżeli rzeczywiście doszłoby do zamknięcia tej świeczki, na interwale dziennym. W taki właśnie sposób możemy mówić o tym, że w przyszłości powinniśmy zaobserwować ponowny atak na lokalne dołki, a więc strefę 10453. Ewentualnie wyciągnięcie tej, tej, tej świecy, co może nastąpić na sesji amerykańskiej, powinno dać nadzieję na to, że te poziomy zaatakujemy. Biorąc pod uwagę większy horyzont czasowy, widzimy, że to była tutaj jakaś. Może nie tyle fałszywka, bo tam spadło ponad 100-150 pipsów, natomiast to zdecydowanie nie było takie wybicie, jakiego mogliśmy się spodziewać po przebiciu tak istotnego minimum, jakim był dołek z marca 2015 roku. Znajdujemy się w ciekawej strefie i na pewno w tym tygodniu powinny pojawić się fajne setupy transakcyjne. Przechodząc na interwał sygnalny dla mnie, na, H, na interwał H1. Widzimy, że sesja piątkowa i sesja poniedziałkowa tutaj było naprawdę dużo szarpaniny. Szarpaniny, która dla mnie niestety powoduje, że ja sam osobiście muszę poczekać na wygenerowanie jakiegokolwiek sygnału, dlatego, że po pierwsze, moglibyśmy mówić o rgr ale linia jest opadająca, więc to już nie jest ten układ, którego e, ja osobiście oczekuję i na który ja osobiście handluję. Jeżeli popatrzymy z tej perspektywy, to całe te spadki tworzą nam troszeczkę formacji klina, a więc cały czas niewykluczone, że tutaj dojdzie jeszcze do odwrotu. Tym bardziej, że jesteśmy w okolicach, Lokalnego wsparcia. Na razie Edek dla mnie bez pozycji. Zobaczymy, jak wygląda kabel. Yy, dlatego, że podobnie jak w przypadku Edka, mieliśmy reakcję na lokalny, na lokalny poziom oporu. W przypadku kabla jest to dość, dość fajna sytuacja, dlatego, że on się porusza dość, dość schematycznie. W zasadzie można powiedzieć o jakimś systemie ramkowym, o którym pewnie miałeś okazję przeczytać w książce Marka Douglasa, jak zarobiłem 2 miliony dolarów na, na giełdzie, polecam tą pozycję. I Funt do przeskoczył w kolejne poziomy cenowe. Teraz, handlując od bandy do bandy, mamy sygnał sprzedaży. Handlując na świecach, mamy sygnał sprzedaży. E, handlując klasycznie, no mamy tendencję boczną, więc de, de facto bez pozycji. E, to, co jest fajne, to to, że oparliśmy się na wewnętrznym poziomie 1,24,15 i to jego przebicie może wygenerować fajny sygnał. Uh, pozycji krótkiej, tak? 1.24.15. W pozycją długą spokojnie czekamy, ta odległość do tej górnej strefy jest tutaj na tyle duża, że na razie bez problemu możemy uzbroić się na tym instrumencie w cierpliwość. E, dolar do jena japońskiego. Doszło tutaj do wybicia lokalnego dołka. Oczywiście mogliśmy się spodziewać zdecydowanie mocniejszego wybicia, biorąc pod uwagę, jak fajnie zaznaczone były e, było ten poziom 112.50. E, zwykle przy takich zaznaczeniach to ten impuls spadkowy jest mocniejszy. Tutaj był zaledwie 50-pipsowy i mamy ruch powrotny, czyli to, takie, to, to, to wyciągnięcie. Natomiast to, co widzimy i obserwujemy tutaj, to całe te spadki. Cały czas widzimy, że ta podaż nie odpuszcza. Czyli pomimo tego, że udało się wyciągnąć te lokalne, te lokalne dołki to widzimy, że tutaj mamy coś na kształt trójkąta zniszkującego więc niewykluczone, że w tym tygodniu zobaczymy jeszcze ponowny atak na poziomy 112.05, czyli to nam się delikatnie, o te 50 bipsów ten poziom strefa, którą na dolarze do 1 bronimy, przesunęła. Ja tylko przypomnę na interwale e, dziennym, tutaj w... E, w tych okolicach, tak? Tutaj przejdę sobie może na, na tygodniowy, tam gdzie mam ten niebieski prostokątnik, tutaj było. E, bodajże nie tyle oświadczenie, co bodajże na konferencji Banku Centralnego Japonii informacja z, z, z Banku Centralnego Japonii o tym, że nie akceptują tak, e, tak silnego jena mamy piękną reakcję, co oznacza, że tutaj miejsce na spadki jest na około 500-600 pipsów, ale nie liczyłbym na więcej, dlatego, że może dojść do interwencji banku centralnego, a to wiadomo, może troszeczkę e, zaburzyć tą sytuację techniczną. Natomiast fundamentalnie tutaj powinniśmy pójść jeszcze... W górę, chociaż z drugiej strony dolar i ta polityka Donalda Trumpa, który się ostatnio w ubiegłym tygodniu wypowiedział na temat tego, jak ważna jest słaba waluta dla ewentualnych wzrostów w gospodarce, spowodowało to, że ten dolar, dolar się osłabił w stosunku do innych walut, więc tutaj może być ciekawie, bo rzeczywiście ta polityka i w przypadku Japonii, i w przypadku Stanów Zjednoczonych może być tutaj. Bardzo mocno ze sobą skorelowane. Australijczyk, Australijczyk do dolara e, sytuacja ma podobną jak w przypadku funta do dolara, z tym, że ostatnia świeca była bardzo ładna, wzrostowa. Tutaj się nie zatrzymaliśmy. Bardzo ładnie za, e, wydaje się, że w zasadzie w tym tygodniu powinien nastąpić atak na strefę 77, 62, 78, 33. Zobaczymy, czy rzeczywiście do tego ataku dojdzie. Szansa, szansa niewątpliwie. Jest trochę to się nie zgadza z tym, co wynika z analizy technicznej funta do dolara i euro do dolara, więc tutaj trzeba podejść rozsądnie do zarządzania kapitałem, jeżeli będziemy chcieli rozegrać te wszystkie trzy układy. I na koniec niemiecki indeks DAX który się oczywiście konsoliduje, jak to w większości czasu na niemieckim indeksie bywa, czyli po wybiciu e, kilku sesjach e, ładnych, e, silnych wpadamy w, e, w zwykłą konsolkę. I tutaj ta konsolka trwa już 6, e, 7, praktycznie 8 tydzień. E, czyli jak najbardziej jest miejsce na to, żeby doszło do jakiegoś impulsu. Mamy ten marasm, czekamy na to, czy wybijemy górą, czy wybijemy dołem. Bliżej nam do wybicia górą, więc trzeba tutaj spokojnie poczekać na to, co się wydarzy. Ewentualny atak na poziomy 11732 może wygenerować ładny sygnał do, do kupna, jako zwykłe wybicie horyzontalnego poziomu, natomiast poziomu krótkoterminowego, bo to to tutaj trzeba e, jak najbardziej podkreślić, że nie jest to jakiś istotny poziom z perspektywy średnioterminowej, bo tutaj do tego poziomu troszeczkę nam brakuje, bo jest to ten ostatni wierzchołek. Ja to trochę oddalę, żeby pokazać. E, ten ostatni wierzchołek, który ładnie zatrzymał się w okolicach 11, 800, e, 11 900. Natomiast ten taki docelowy punkt to jeszcze do niego brakuje. Brakuje dokładnie e, 737 figur na, na tym niemieckim indeksie, więc jest o, co, jest o co walczyć w tym tygodniu. Wykresy wyglądają ciekawie, dlatego że jesteśmy w okolicach istotnych poziomów, więc może być rzeczywiście ciekawie. Pewnie główne wybicia będą miały miejsce środa, czwartek, czyli w tych dniach, kiedy ta wolatywność i wahania na rynku są zdecydowanie największe. Dziękuję za wspólną analizę i życzę Ci udanego handlu.